Witajcie, witajcie w naszym studiu ziołowym, studiu ziołowych rozmów, jak co niedzielę, chociaż z miesięczną przerwą na wypoczynek nad morzem, jak co niedzielę mama ziołolog, czyli Aleksandra Gnyszka i Maciej Gnyszka. Tak jest. Pozdrawiamy Was gorąco. Tych, którzy nas oglądają co tydzień, tym goręcej. Liczne listy i telegramy, które przychodziły na pocztę w Ustce z żądaniami kolejnych odcinków, bardzo nam umilały pobyt, bardzo za nie. Dziękujemy. Dzisiejszy temat to dlaczego zioła nie działają. No i właśnie, jak to jest, mamo ziołolog, powiedz, z tym niedziałaniem ziół. Wiesz, to jest tak, że podchodzimy do ziół trochę tak jak do leków. To znaczy sprawdzamy sobie, na przykład ja mam ciekawy przykład osoby, która się do mnie zgłosiła już kilka lat temu z problemami stawowymi. Bolały ją stawy już od dłuższego czasu i no i ona stosowała zioła, które rzeczywiście działają, mają w swoim działaniu potwierdzone działanie przeciwzapalne, przeciwreumatyczne. Tam pamiętam, że była stosowana wilka kora. Tak, korzeń wilka kory, czepoty puszystej inaczej. Czepoty puszystej? Tak, tak, tak się to się nazywa. Tak, był stosowany też wdzięczna nazwa czarci pazur. Jeszcze lepiej. Takie ziółko, to akurat kora z wilka. Południowoamerykańskie, andyjskie zioła. I tam nie było żadnego dobrego efektu mimo stosowania tych ziół. I było to związane z tym, co okazało się po diagnozie, po obejrzeniu języka, że problem był taki, że było tam zimno. Bo w medycynie chińskiej jest tak, że problemy stawowe są jakby w dwóch grupach, a nawet można powiedzieć w trzech możliwych, trzy możliwe przyczyny mogą być takie główne. Zawsze jest to nazywane syndromem zimna, syndromem wilgotności i wiatru, ale może być z dodatkiem gorąca lub z dodatkiem zimna. A trzeci wariant to mogą być jeszcze problemy związane z osłabieniem, powiem już tak prosto, krwi wątroby. Pamiętasz, mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków, że wątroba jest związana z więzadłami. Jak wątroba jest... Na pewno nasi widzowie pamiętają, ja nie bardzo, ale tak na pewno... Tak, i jak mamy słabość tej wątroby, jeżeli ona jest wysuszona, bo w medycynie chińskiej wysuszona w zrozumieniu, bo jest ona zbiornikiem krwi w medycynie chińskiej, tak jest uważane. Wysuszona, czyli mająca mało krwi. Mało krwi, tak, czyli mówi się wtedy o osłabieniu siły. Wtedy dochodzi do tego, że to, co jest z nią połączone, czyli więzadła, stają się suche. No i może dochodzić do dolegliwości bólowych właśnie stawów. I to często u osób starszych też ma miejsce. Odnośnie wątroby, to mi się dowcip przypomniał. Przychodzi pacjent do lekarza i mówi: pani doktor, boli mnie wątroba. Czy dużo pan pije? Tak, ale nic nie pomaga. No dobrze, mało krwi po antropie. Tak, to jest suche. Jedna z przyczyn, tak. No i te zioła, które wymieniłam, które były przyjmowane, one miały charakter termiczny zimny, bo w medycynie jest tak, że i zioła, i środki spożywcze dzielimy mają ze względu termikę. Na termikę, tak. Może być zimna, neutralna. Co ciekawe, tak też jest u świętej Hildegardy. Tak też jest u świętej O czym mówiliśmy Hildegardy, w pierwszym dokładnie. Odcinku ziołowych rozmów. Tak. I te zioła, które ona stosowała, były zimne w swojej termice. Natomiast ten syndrom niestety był też zimnym, który był w organizmie. Czyli to wzmacniała. Wiatru, wilgotności i zimna. Czyli jak gdyby zimne zioła w tym momencie, można powiedzieć, pogarszały, tak? Znaczy powodowały jeszcze większe zimno w tych stawach, mówiąc tak kolokwialnie. I no, nie dawały dobrego efektu, mimo tego swojego działania potwierdzonego, prawda, w badaniach naukowych jako przeciwzapalne. To nie pomagały. I dopiero, i ciekawe było to, że po 10 dniach stosowania mieszanki ziołowej dobranej na podstawie analizy języka, z ziołami odpowiednimi, czyli ciepłymi w tym momencie, działającymi właśnie na ten syndrom
zimna wilgotności i wiatru. Była poprawa i to taka naprawdę szybka i trwała. Potem już nie było takich problemów. Ale 10 dni przyjmowania spersonalizowanej mieszanki versus jaki czas? Kilka miesięcy, bo to już trwało długo, te problemy. No to spektakularna zamiana. Zwrot o 180 stopni. Tak. Ciekawe jest to, bo medycyna chińska jak gdyby nie patrzy na chorobę tak jak akademicka, tak? Czyli jak ktoś przychodzi i mówi, ja mam cukrzycę, tak? Jakie zioła mogą być pomocne na cukrzycę? To z perspektywy medycyny chińskiej to nam zupełnie nic nie mówi, bo jedna choroba, na przykład taka cukrzyca, może dawać różne syndromy na języku, różne syndromy w organizmie. Najczęściej to jest wilgotne gorąco w większości przypadków, ale nie zawsze. I czasami podejście do tego w taki standardowy sposób, zioła na cukrzycę to i to, no nie przyniesie dobrego efektu w tym momencie. No tak, bo zawsze trzeba rozpatrzyć ten syndrom, który jest u danej osoby na podstawie języka, wywiadu, pulsu. I dopiero wtedy można dobrać te zioła odpowiednio. I również europejskie zioła, one też mają swoją termikę, bo na przykład biorąc problemy stawowe, to tutaj takim pierwszym głównym ziołem, które nam się nasuwa, to na przykład kora wierzby, która jest właśnie zimna. Czyli ona w przypadku, gdy będzie zimno w stawach, nie będzie da dobrych efektów. Wzmacniała efekt. Albo po prostu no, nie przyniesie żadnej poprawy. Tak. A na przykład to, co ze znanych ziół przy zimnie może być pomocne w takim przypadku, to ostryż długi, czyli kłącze kurkumy. Miałem kolegę Tomka Ostrysza. Zawsze myśleliśmy, że to od anglojęzycznego ostrycz. A tu proszę, jest zioło ostryż. To pozdrawiam Tomka. To jest kurkuma, którą znasz tak naprawdę. No tak, kurkumę to jest ta wcinam. Dobrze, że do kawy mi nie sypiesz, bo do wszystkiego. I rzeczywiście w tym momencie może być jako pomocne zioło przy syndromach zimna. To dlatego ja mam takie gorące serduszko od tej kurkumy. To, co mówisz, to jest bardzo piękne w ogóle wprowadzenie do pojęcia, które wymyśliliśmy pewnej nocy, jakieś półtora miesiąca temu, na określenie, bo wiele osób na hasło nie wiem, medycyna chińska albo coś po prostu ma bullshit alert przy uchu, natomiast pojęcie, które nasunęło się nam w rozmowie, to było pojęcie medycyna spersonalizowana. Nie? I właśnie to, co mówisz, tak? Ja mam cukrzycę, proszę o ziółka na cukrzycę, to jest właśnie zaprzeczenie tej idei. Tak, no tak, to nie zadziała w medycynie chińskiej po prostu. I jak gdyby kwintesencja tego podejścia, które ty reprezentujesz i o którym opowiadasz, to jest właśnie medycyna spersonalizowana, czyli dostosowana do choroby, ale także do nosiciela choroby, tak? Bo zakładam, że to, że cukrzyca daje różne syndromy w zależności od pacjenta, zależy od jego osobistych jakichś tam uwarunkowań, nie? Tak, dokładnie. Od tego, co jest słabsze, które narządy. Jeszcze tak krótko chciałabym powiedzieć o tych stawach, bo może widzów będzie to interesowało, jak to rozróżniać. No taką podstawą jest puls i obraz języka, ale z objawów takich bardzo prostych, które mogą nam tutaj coś podpowiedzieć, czy te problemy stawowe są raczej z tym syndromem zimna czy z gorąca, jest chociażby to, że jeżeli staw jest ucieplony, ewidentnie czujemy, że jest takie ciepło tego stawu związane ze stanem zapalnym, to będzie raczej właśnie ten syndrom Bi, bo tak się mówi po chińsku, wiatru, wilgotności i gorąca. Czyli wtedy ta kora wierzby może być pomocna. Dokładnie. Natomiast jeżeli on jest, no nie jest ciepły, tak, jest chłodny, czy po prostu zwyczajny, to może być to raczej zimno. Ale na pewno warto skonsultować się z terapeutą, który obejrzy język, zbada puls, czy przeprowadzi szczegółowy wywiad i na podstawie tych informacji będzie w stanie ocenić, jak rzeczywiście jest.
bo to ucieplenie tego stawu, czy tej kończyny, no to jest taki fajna podpowiedź, no która tak. Nam bardzo, bardzo szybko i łatwo podpowiada. Gorzej, jak one nie są tak ewidentnie ucieplone, a też zdarza się, że bardziej dochodzi do tego, że to jest syndrom gorąca, mimo że nie mamy tego ciepła, które odczuwam. Albo jak ktoś jest na przykład hutnikiem i po prostu przy piecu hutniczym jest ciepło i on cały jest ciepły i nie odróżni. I drugim dobrym przykładem to są przeziębienia właśnie, które też mogą nam tutaj dać taką wskazówkę, dlaczego zioła nie działają. Pisałam o tym szczegółowo w immunobooku, o tych rodzajach przeziębień właśnie i o ziołach na początkowe fazy przeziębienia, które mogą być pomocne w różnych rodzajach, bo tutaj też mamy dwa rodzaje, podobnie jak z tymi problemami stawowymi, bo mogą być przeziębienia z zimna, tak zwany syndrom zimna i wiatru, i przeziębienia z gorąca, z syndromem wiatru i gorąca. I one też różnią się, jeśli chodzi o objawy, bo w tych syndromach, w tym syndromie, gdy ten czynnik chorobotwórczy, bo tak mówimy w medycynie chińskiej, czynnik chorobotwórczy, który nas atakuje, jest wiatrem i zimnem, wtedy mamy takie objawy, jak na przykład uczucie zimna, chociaż ono może być też w tej drugiej grupie, to nie jest takie... O tak, bo niekiedy mamy gorączkę, tak, a jest nam zimno, nie? Dokładnie. A czasem mamy gorączkę i jest tam gorąco. Tak, ale charakterystyczne jest na przykład to, że wydzieliny są najczęściej białe albo przezroczyste. Czyli jeśli mamy katar, to on raczej będzie właśnie przezroczysty, biały. Gorączka nie jest wysoka, w ogóle nie ma gorączki. To jest stan podgorączkowy albo brak gorączki. Może być lekki kaszel, może być lekkie drapanie w gardle, ale to nie jest na pewno ból gardła, bo on przynależy do gorąca. To takie główne z tych objawów. Natomiast przy syndromie wiatru i gorąca charakterystyczna jest właśnie ta gorączka. Czyli podwyższona temperatura znacząco, powyżej 38, 38,5. Do tego ból gardła jest bardzo charakterystyczny. Jeżeli mamy ból gardła, to najprawdopodobniej jest tam czynnik gorąca w tej infekcji. Mogą być też dreszcze w trakcie gorączki, może być też uczucie zimna, no to trudno wtedy różnicować, prawda? Ale jeżeli jest gorączka, warto też spojrzeć na język, bo język jest czerwony zazwyczaj, może być też z żółtym nalotem w tym syndromie właśnie wiatru i gorąca. Natomiast w pierwszej grupie, czyli w przeziębieniach z syndromem zimna i wiatru, mamy często język blady. Jak ściana. Tak, ale to też może zależeć od wyjściowej sytuacji na języku, bo jeżeli ktoś wcześniej zawsze miał syndrom gorąca i nagle złapał przeziębienie, no to nie będzie to blady język. Nalot może być biały, delikatny. Czasem w początkowym okresie nie widać jakichś szczególnych zmian na tym języku. Też tak bywa. I tutaj różne zioła, tak? Bo jeżeli mamy na przykład syndrom gorąca, czyli tą wysoką gorączkę i zaczniemy od czosnku, który uważany jest za najwspanialszy antybiotyk na wszystko, to tak naprawdę czosnek czy cebula, to możemy sobie tutaj pogorszyć swój stan, a na pewno nie pomożemy, bo my dodamy jeszcze gorąca do organizmu, tak? Natomiast czosnek i cebula wspaniale sprawdzą się w przeziębieniach z zimna, gdy mamy te białe wydzieliny i niską i stan podgorączkowy albo brak gorączki i zimno. Mówimy tutaj o początkowym etapie, dlatego że wtedy w rozumieniu medycyny chińskiej przez pierwsze 12-24 godziny ten czynnik chorobotwórczy jest na powierzchni. Dlatego podaje się środki zioła, środki spożywcze i zioła, które są o smaku ostrym. Smak ostry to jest taki smak, który powoduje otwieranie powierzchni, działa na potnie. I wtedy możemy wyrzucić ten czynnik chorobotwórczy bardzo szybko ze swojego organizmu, korzystając, że on jest jeszcze na zewnątrz. I tutaj z ziół mogą być pomocne na przykład owoc kolendry siewnej, który jest u nas znany jako przyprawa i dostępny w każdym sklepie spożywczym. Ale to co, widzę te syndromy, co idę do żaby i mówię,
Dzień dobry. Poproszę kolendrę. Aha, czyli poproszę kolendrę, a nie tam owoc kolendry 7. Czyli no, po prostu... Owoc kolendry, no tak, jest to po prostu jako na półce z przyprawami. Przyprawa kolendra, poproszę kolendry. Tak, dokładnie. Tylko chodzi o te kulki. Bo nie, może nie być jeszcze taka kolendra może suszona, wiesz, jak nać pietruszki. Okej. To nie, nie. Kolendra, nać, można się pogubić. No ale tak, tak, to już wiecie, że te kulki. Tak, w zimna, tak, te kulki. Będzie pomocny świeży imbir, który też tak będzie działał, będzie jest ciepły, będzie nas ogrzewał, otwierał powierzchnię. Z innych ziół jeszcze może być to oregano, też dostępne w sklepie spożywczym, też przyprawa, czy nawet w naszej kuchni. To będą takie na właśnie ten syndrom zimna. Mhm. Natomiast przy gorącu pomocne będą na przykład mięta, też dostępne w aptece. Ale poczekaj, do naszej kuchni to ty wszystkich nie zapraszaj, jacyś obcy ludzie nam się po domu będą kręcili. Nie, w naszej, w sensie każdego. Zapraszamy was do naszej kuchni, tam sobie znajdziecie tam kolendrę, czy co tam oregano. Ale przyjdzie do naszej kuchni, należy opłacić bilecik. I zmienić kapcie. To teraz zimno, gorąco. Przy gorącu pomocne będą na przykład mięta. Aha, myślałem, że robiłem przemięso. Mięta, która będzie pomagała przy gorączce, przy bólu głowy towarzyszącym też. Aha, ale poczekaj, to, że latem się podaje podę z miętą... To bardzo dobry pomysł, bo ona jest ochładzająca, tak. Tak, podobnie jak woda z cytryną, też działa ochładzająco. Z innych ziół, takich, które możemy dostać i są w zasięgu ręki, to na przykład, przychodzi mi zaraz do głowy owoc łupianu i to można dostać we wrześniu na łące. A, na łące. I warto sobie nazbierać, bo on nie jest taki znany, a rzeczywiście jest bardzo pomocny. Fructus arcti, owoc łupianu. Ale to jest są go dużo? No bo wiesz, no wyobraźmy sobie, że ktoś tam mieszka na Uszynowie. No to musi pojechać poza miasto i poszukać. Aha. Jest go dużo i on jest taki rzeczywiście, że w tych, bo wiesz, to są te takie kulki, tak, takie kłujące, które się czepiają, jak biegasz po krzakach, to potem możesz mieć przyczepione. To tam w środku, bo to się otwiera i tam są owoce. One się przyczepiają jak rzep się go ogona. Tak. Także rzeczywiście to wystarczy trochę nazbierać i będzie zapas na zimę. Albo trzeba puścić psa na łąkę, niech się do ogona przyczepi sam. Na przykład, dokładnie. A, jeszcze lipa. To też bardzo. Lipa jest też łatwo dostępnym ziołem. W aptece czy w zielarskim można dostać kwiat lipy. Przy gorączce, tak, działa na potnie również. Także w początkowych... etapach przeziębienia, otworzy nam powierzchnię, spowoduje to, że wypocimy i usuniemy ten czynnik chorobotwórczy. Okay. Myślę, że to tyle ze ziół takich. Mamy nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani tak szeroką gamą, spektrum i w ogóle. Jeżeli tak, to pod filmem zostawcie kciuka w górę, bo dzięki temu Susan Wójcicki z YouTube'a pokaże go większej liczbie ludzi. Oraz bardzo dobrze by było, gdybyście napisali w komentarzu, czy jesteście usatysfakcjonowani tak wielką gamą różnych środków zaradczych. Wrócę jeszcze na moment do tego, o czym mówiłaś, że no, przeziębienie przeziębieniu nierówne, chociażby no właśnie to podstawowe rozróżnienie, czy z gorąca, czy z zimna, i ciężko się oprzeć wrażeniu, że trochę taką mentalność, to mówiliśmy o tym w odcinku, w którym zahaczyliśmy zielarzy i odróżniliśmy ich od naturopatów. To wam nad głową olejki teraz podlinkujemy. Natomiast ciężko się oprzeć wrażeniu, że trochę taką mentalność wprowadzają producenci ziół, nie wiem, herba, bonifra, czy tam inni wytwórcy, którzy mają skłonność te opakowania, etykiety pisać analogicznie jak producenci leków, nie? No tak. Czyli mówią, to ziółko jest na to, na to, na to i na to. I to, okej, można by napisać,
jest to zioło na syndrom zimna, wiatru i czegoś, no, ale nikomu to nikomu nic nie powie, nie? No więc jest pokusa, by napisać, to ziółko jest na cukrzycę, no ale jak właśnie udowodniono, to daje równie mało, nie? To myli. Znaczy wiesz, może tak, bo teraz tą cukrzycę poruszyłeś, to rzeczywiście może wpływać na obniżenie cukru, prawda? Ale też w zależności od tego, jak ono działa, jaką ma termikę, jakie smaki i od tego, jaki mamy obraz właśnie na języku u danej osoby, może ono działać jakby mniej lub bardziej pozytywnie lub mniej, tak, prawda? Tak. Bo może nasilać, na przykład ktoś ma na przykład, nie wiem, duże zimno, a to zioło jest zimne i będzie stale przyjmował to zioło i ono w tym momencie, patrząc na całość, no nie będzie dla niego korzystne. Tak. Czyli podchodząc do tego w sposób taki spersonalizowany, możemy osiągnąć lepsze rezultaty po prostu. I szybciej, nie? I skuteczniej, i z korzyścią dla całego organizmu. A propos cukrzycy, to jeszcze mi się przypomniał nasz jeden odcinek, w którym opowiadaliśmy o Zdzisławie, który leczył wiele różnych chorób tradycyjnie, w sensie lekowo, chemicznie. No i gdy wzięłaś go tam w obroty, bo powoli tam już się żegnał ze światem na skutek najpopularniejszej choroby sezonu 2020-2021, to przy okazji się cofnęła mu cukrzyca. A, tak. Więc tak. To właśnie z gatunku docieranie do syndromów i do meritum, do istoty problemu, a nie. Znaczy ona się, może tak, cofnęła się, to nie jest dobre słowo. Dlatego, że ona, jak gdyby zioła pozwoliły na to, że nie trzeba było przyjmować leków, tak? Ale ta osoba pije nadal zioła. No tak. Została przy ziołach, które pomogły jej w tym, że po prostu zostały odstawione leki, bo cukier się unormował. Na skutek tego, że te zioła były potrzebne wtedy w infekcji i potem były jeszcze potrzebne przez jakiś tam czas, żeby wzmocnić też inne narządy, no to już zostały, leki zostały odstawione i w tym momencie jest bez tych leków. Tak. I z unormowanym cukrem. Tak? I korzyść, jak rozumiem, też jest taka, że generalnie dzięki temu oszczędzam wątrobę, tak? No wiesz, no, leki chemiczne często mają swoje działania uboczne. Przy ziołach to raczej się nie zdarza, chyba że są źle zastosowane, nieodpowiednio dobrane, albo jeżeli jest jakaś nietolerancja, no tak jak możemy mieć na wszystko nietolerancję, tak? Na środki spożywcze, może się zdarzyć również alergia i nietolerancja na zioła. Zdarza się to niezwykle rzadko, ale może ale bywa, się zdarzyć. Tak, tak, rzeczywiście. Może się zdarzyć. Natomiast zioła, no generalnie, jeżeli są dobrze dobrane, to one nie mają skutków ubocznych, one raczej działają pozytywnie, tak? Wspierają organizm. Właśnie, a bo to też ktoś mógłby powiedzieć, no tak, ale to bardzo podobnie leki dobrze dobrane. Ale leki nie mają skutki uboczne, nawet dobrze dobrane, po prostu. Tak. Właśnie chcę na to zwrócić uwagę, nie? Że dobre dobranie leków to jest najczęściej, okej, tu masz lek, on ma skutki uboczne taki i taki, więc osłonowo weź taki dodatkowy lek, który może też mieć skutki uboczne, więc jeszcze weź trzeci, który cię, nie? I się robi taki łańcuszek. Rzeczy osłonowo to nie daje się. Przy antykoncepcji czasem wiem, że daje się coś osłonowo. Natomiast tak przy innych chorobach przewlekłych to raczej nie patrzy się pod tym kątem. Wiesz, często jest tak, że te skutki uboczne wychodzą po latach. To nie jest tak, że bierzesz je od razu. Zdarza się, że czasami komuś od razu towarzyszą te skutki uboczne, wtedy lekarz stara się zmienić lek. Ale czasem to są skutki, które są no, po latach stosowania tego leku. Okay. No tak, i nikt nie pójdzie... Nie u każdego, ale zdarza się tak. I nikt nie pójdzie ze skargą do swojego lekarza sprzed 20 lat. Nie? Czasem nawet nie kojarzymy tego. No, tak, przychodzi jakaś nowa choroba, jakaś dolegliwość i nikt nie kojarzy tego z tym, że od 10 lat bierze jakiś lek. Lek na serce. A stoi w opakowaniu, że na ulotce, że
takie rzeczy mogą się zdarzyć. Okej. Przypomina mi się też jeszcze na kanwie tych opowieści, z przeziębieniami, taka opowieść mojego kolegi o tym, że i to też dotyczy tego, co to znaczy dobrze dobre dzieła i kto może dobrze dobre dzieła. Przypomina mi się, jak kilka dobrych miesięcy temu rozmawiałem z kolegą, któremu właśnie polecałem kontakt z tobą w sprawie jego wyzwań zdrowotnych. No i właśnie opowiadał mi, że no słuchaj, wiesz, my to się w domu leczymy naturalnie, tam wiesz, jak się zaczęła ta koronawirusowa afera cała, to jakaś tam nalewka z czosnku, cytryna, imbir i coś tam to było brane przez cały czas, bo mój tata się właśnie interesuje tymi sprawami, też tam coś czytał o Hildegardzie, no i mimo to, prawda, wszyscy na COVID-a zachorowaliśmy, nie? Więc właśnie, no, kiedy ta granica, że no właśnie ktoś jak tata mojego kolegi się tam od jakiegoś czasu interesuje i coś tam w internecie sobie czyta, czy to już sprawia, że to jest odpowiednia osoba, by dobrać? No bo nie ma tak, nie wiem, Warszawskiego Uniwersytetu Chińsko-Medycznego, który prawda tam certyfikuje, bo w dzisiejszym świecie to lubimy wszystko certyfikować, najchętniej, żeby po prostu nasze dzieci płodzili specjaliści z pieczątką, że to jest specjalista od rozpłodu, bo wtedy dziecko będzie zdrowe, no my sami to tam nic nie potrafimy, no ale jak tu się w tym poruszać, kiedy tu się w tym połapać? Wiesz, ja studiowałam, uczyłam się ziół chińskich przez 4 lata, żeby móc rzeczywiście w nich się odnaleźć. Także myślę, i niestety w internecie nie ma. Studiowałam, co to znaczy konkretnie? Konkretnie, no jeździłam co miesiąc na kursy, tak? Tak. Weekendowe. Tak, pamiętam, czyli można powiedzieć, że takie wziąłem. Studia podyplomowe z ziół. Tak, no bo one tak zazwyczaj trwają mniej więcej tyle czasu. Natomiast chcąc się uczyć samemu, no to rzeczywiście w internecie jest mało jeszcze na temat medycyny chińskiej. Jest bardzo mało. Chyba, że zna się chiński, nie? To chyba, pewnie że zna więcej się chiński, jest. To na pewno więcej. Natomiast Chińczykom też nie zależy szczególnie na tym, żebyśmy znali medycynę chińską tak naprawdę. To jest ich dobro narodowe i oni niekoniecznie chcą się tym dzielić. Wiedzą, jaki mają skarb, bo to jest skarb. I tyle. I nie zależy im tym bardziej, szczególnie że na tym, żebyśmy to znali, tak? Tym bardziej, że Chińczycy generalnie patrzą na świat w taki sposób, że no Chiny są centrum, to określenie państwo środka, no skąd się wzięło? No Chiny są najwspanialszą cywilizacją i są środkiem świata, są pępkiem, tak? Cała reszta, po prostu ja coś tam bijali i czarni nie chluje. Chińczycy, no to wielu, którzy ich dobrze znają, mówią o tym, że są naprawdę ostrymi rasistami. W sensie wszystko, co nie chińskie, uważają za gorsze. I faktycznie no, ta niechęć do dzielenia się może pękać między innymi stąd. To. Wiesz, może nie tyle niechęć, ale po prostu nie na siłę, tak? Czasami jest tak, że ktoś ma coś ciekawego, coś wartościowego i rzeczywiście chce pokazać to światu, tak? Chce na siłę powiedzieć, zobaczcie, odkryłem coś super, doszedłem do czegoś. Tak. Natomiast tutaj nie ma czegoś takiego. Oni nie prą na siłę, żeby z tym, żeby pokazać, wiesz, żeby się podzielić, żeby zabłysnąć, słuchajcie. No tak, no to nie bez powodu chyba ojciec Boim, XVII-wieczny jezuita, pojechał do Chin i opisał materię medykę chińską, a nie oni tak, przesłali swoich posłów, prawda, nie wiem, tak, do Europy, by zareklamowali swoje możliwości. Tak, i prawdą jest, że on tam był rzeczywiście bardzo poważany i szanowany. I samo to, że po tych kilku latach pobytu oni tak szybko pozwolili mu, dali mu jak gdyby dostęp do tej wiedzy,
takiemu człowiekowi z daleka, tak? Także. No właśnie, więc generalnie o wiedzę tutaj ciężko. Nie jest to proste, nie jest to łatwe, więc jeżeli kiedyś na jakimś swoim etapie radzenia sobie ze zdrowiem, słuchajcie, natrafiliście na kogoś lub na jakąś mieszankę ziołową, gotową i coś nie zadziałało, no to generalnie to wiecie, to jest tak jakby spotkać kiedyś kogoś, kto ma jakąś tabletkę z mąki, połknąć tabletkę, która nie zadziała i powiedzieć, że tabletki nie działają. Ja wiem, cała medycyna zachodnia i farmaceutyka jest do chrzanu, bo kiedyś wziąłem tabletkę i nie zadziałała, więc polecamy pogłębione. Mówię, że no to tak, tak jakby tak powiedzieć. Tak jakby tak powiedzieć, nie? Kiedyś dostałem tabletkę i nie zadziałała. Tabletki są do chrzanu. Dobrze, powoli chyba będziemy kończyć. Natomiast powiedz jeszcze, mamo Siałolok, co tam na grupie premium, bo mówiliśmy w poprzednim odcinku, zresztą Maciek Wójcicki, słuchajcie, z Twittera pytał, czy dzisiejszą naszą rozmowę rozpoczniemy w ostatnim odcinku. To nie rozpoczniemy, ale nawiążemy do ostatniego odcinka. Tam, bo ja też jestem na grupie, widziałem ostatnio jakieś filmy z Ustki. Tego wy, którzy śledzicie fanpage Mamy Siołolok, no to wy tego nie widzicie, ale grupowicze widzą. Jakie tam ostatnie ciekawostki, bo pamiętam, że byliście gdzieś nad morzem na spacerze z dzieciakami, no i gdzieś przy placu Zabaw albo gdzieś indziej jakieś siłka wytargaliście i nagrywaliście o nich filmy. Tak, nagrywaliśmy o glistniku. O glistniku. O jasnocie, ale też były wnioski. Wnioski z przygód w Ustce, czyli postępowanie przy gorączkach. Aha, okay. I przy stanach zapalnych dziąseł. O proszę, stany zapalne dziąseł, to nawet moi fani być może pamiętają, bo nie wiem, czy widzieliście, ale przez moment nad morzem mieliśmy podniesione ciśnienie, bo istniało ryzyko wyczajone przez Oleńkę, że Antoś może mieć białaczkę. No i właśnie fachowe oko wyczulone na różne syndromy nie wychwyciło to, szybko to zweryfikowaliśmy kompleksowymi badaniami krwi i na szczęście wykluczyliśmy, ale no właśnie, to takie cuda tylko u nas. Tak? O czym usłyszymy za tydzień, już wiemy? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie wiemy. Jeszcze nie musimy wiemy. Przejrzeć tematy. Oj tak, mamy. Tematów jest sporo. W tym zaszyciku, słuchajcie, mamy spisanych z 8 tematów, więc powybieramy. Natomiast jeżeli ma. Nie, 7 tematów. Nie, 8, 8. Pierwsze słowo do dziennika, drugie słowo do glistnika. Możecie w komentarzu napisać, na jakie tematy macie chęć. Może je wpuścimy do kolejki przed, a może po. Zobaczymy. Natomiast na pewno życzymy Wam dobrego popołudnia, nie? Tak. To cieszę się bardzo. Więc życzymy Wam naprawdę dobrego popołudnia. Na ostatnie 30 sekund wyświetlimy Wam polecanki różnych naszych wspólnych filmów z przeszłości i do zobaczenia już za tydzień 20 czerwca o 16:30. Jak zawsze tak się zastanawiam, kiedy my to nagramy, bo będziemy na pikniku rodzinnym Towarzystw Biznesowych, ale pewnie nagramy. Do zobaczenia. Dziękujemy. A gdyby nic nie było, to po prostu poczekajcie, bo amerykańscy naukowcy odkryli, że żeby przenieść się w czasie, wystarczy poczekać, więc wtedy poczekajcie tydzień. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.